Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Little Goody Two Shoes. Wracamy, tylko problem jest taki, że ja sam dostaję pierdolca, za przeproszeniem, od tego dźwięku, tak więc myślę, że może sobie zmniejszymy ten dźwięk, przynajmniej delikatnie, do czasu znalezienia recepty na to, zapiszmy sobie to ustawionka, no bo naprawdę można dostać pierdolca, totalnie. Więc tak, musimy sobie odrobić staminy, bo po powrocie z lasu, no widać, że bardzo mocno pod tym względem kulejemy. Okej, jakie mieliśmy zadania, bo też już dawno nie grałem w to, więc muszę zobaczyć, co tam nam doszło do roboty. Jakby odpowiedź, co się stało. McCurran, tylko gdzie to jest? Gdzie to jest? Find out what happened. Gdzieś tu na górze? Nie. Investigate the notes you found, czyli musimy też te notatki znaleźć, znaczy zbadać, które znaleźliśmy. Ale serio, ja tu nie widzę, żebyśmy mieli coś do roboty. Ciekawe. Dobra. Porozmawiajmy z Rosmarin. Elise. Nie chcę o tym gadać, Rosmarin. No, ale Rosmarin nie ma pojęcia, co się dzieje w lesie, czy jak wygląda las. Nie mogę się zmusić, żeby jej o tym wszystkim opowiedzieć. To wszystko... O, rozumiem, Elise. Nie chciałabym cię naciskać. Przepraszam. A, w porządku, Rosmarin. Powinnam trzymać się od tego z daleka tak długo, jak to tylko możliwe. Czyli tutaj nic nam to nie dało. Tu nam nic to nie dało. Może z tobą? O, Elise, Rosmarin. Witaj, Freya. Lebuchen. Zakładam, że słyszałaś. O koniach pana Eugin. Och, to było okropne. Wszyscy byli zdenerwowani. Ludzie nie wiedzą, co ze sobą zrobić. Powiedziałabym, że nie bez powodu. Pan Eugen również był bardzo zaangażowany w swoje sprawy biznesowe. Głupoty starego Joanna nie pomagają nikomu. Jak to teraz tak patrzę. They were had ridden. Nie wiem, co znaczy were had ridden. Teraz sobie zobaczymy. Też nie pamiętam. Hag ridden. A byli zaszczuci. Okej, dobrze wiedzieć. Coś mi mówi, że wiesz, co to znaczy. Lebuchen. Oczywiście. To kiedy... Och, ona... Raczej by nie wiedziała Lebuchen. Jestem po prostu uratowana. No, chyba nie. To za sposób na rozpoczęcie kolejnego dnia. Myślę, że rozejrzę się po mieście. Lepiej na siebie uważaj, Elise. Ludzie zaczynają się o tym denerwować. Jasne, Lebuchen. Będę uważać, żeby ich nie rozzłościć. No dobra, nadal nie rozumiem, gdzie my mamy i co z tym zrobić. Mamy się rozejrzeć po mieście chyba, tak? Mamy się dowiedzieć, co się stało z tymi końmi chyba, koniami. Horsemanami. Oj, nie wiedziałabym o tym, Dorothea. Ach, jesteście wy dwoje. Zawsze możemy zapytać Elise i... Elise Brunhild. O tak, przepraszam, to było Elise... przecinek Brunhild. Zapytać mnie o co, pani Dorothea? Och, ale zanim to zrobimy, słyszałaś o tym, Elise? O koniach pana Eugin? Wiem. Och, biedny chłopak, biedny facet. Pomyśleć, że imię mojego ojca też jest... kompromisem? What? Nie rozumiem troszeczkę tego. Pan Bernhard? Ktoś założył siodło końskie na... śpinkę mojego ojca, Elise. Okej. To jakiś chory żart i o to właśnie chodzi.
No z tego co słyszę brzmi podobnie. O, Elis. Opuszczasz Kieferberg, prawda? Może pewnego dnia, pani Brunhilda. Ale... Ale ty? Omawialiśmy ten pomysł jako fakt. Och, jak to mogło się nam przytrafić? Wiesz, kiedy teksty są dzisiaj, no? Powinnam ich powiadomić, czyż nie, Marlin? Tu chodzi o te konie. O, poszło za daleko, Elis. Ktokolwiek zabrał konie Eugina, włamał się również do chlewu. Wzięliśmy naszego prosiaka, znaczy wzięli naszego prosiaka, osiodłali go jak konia i zamknęli w stajni. Możesz w coś takiego uwierzyć, Elis? To jest właśnie ten podły żart. Chcę, aby ludzie wiedzieli, że Bernard nie miał z tym nic wspólnego. Cały Kieferberg wie, że nigdy byśmy czegoś takiego nie zrobili, Marlin. O, bardzo przykro mi to słyszeć. Zobaczymy, dokąd nas to zaprowadzi. Dzięki, dziewczyny. Co się dzieje na Boga? Cały czas te kunie. Dobra, tu jest sklep. O Jezu. Być może się zaraz uratujemy. Jak mogę ci pomóc, darling? Kochanie, kupuję. Sanity, dużo sanity. Tu jest grape juice. Tylko czy mamy kasę? Nie mamy kasiuty! No! I'm selling. Skórzana saszetka może być sprzedana za low price. Czytajmy to. Możemy coś kupić teraz? I'm buying. Tu już daje 50. Dobra, kupię ten grape juice. Być może przynajmniej trochę nam to zmniejszy te dźwięki głupie. Mamy 3 lobuczeny, mamy 2 chlebki, grape juice, okej. Dobra, wyjdźmy stąd i od razu sobie to użyjmy. Działa! Boże, nie ma tego dźwięku. W końcu mogę użyć settingsów i zwrócić dźwięk taki, jaki był. Dobra, na maksa. Czy ja anulowałem settingsy? Shit. Już, wracamy. I chcę zapisać, tak? Chcę zapisać te ustawienia. Dobra, w końcu mamy to, co chcieliśmy. Nie ma już tych dźwięków cholernych. Ale musimy zarobić kasę. Musimy zarobić kasę, bo jest bardzo mało tych pieniędzy. Pieniędzy Henrich. Dobra, i konie Eugina. To było bardzo okrutne. Zastanawiam się, kto mógłby zrobić coś takiego. Biedny facet też dopiero zaczynał swoją działalność. Trudno uwierzyć, że prowokował jakąś złą wolę. Wątpię, czy którykolwiek z naszych mieszkańców byłby w stanie zrobić coś takiego. Zgadzam się, Henryś. Słyszałem, że... kozy... również tego nie robią. What? Znaczy, słyszałem, że kozy Elizabeth również tego nie robią, więc... okej, wszystko w porządku. Pójdziemy popatrzeć. Żeby spojrzeć. Uspokój się. Znaczy, uspokój się, jeżeli chodzi o sprawę starego Joanna, Elis. Jest całkowicie przekonany, że to sprawka wiedźmy. Właśnie tego potrzebowaliśmy, prawda? Chodź, Rosmarin. Chodźmy do stajni. O, dzień dobry. Do widzenia. Gdzie są stajnie? Tu są stables, okej. Okay. Idziemy na północ. O, dzisiaj będzie chaotyczny ten odcinek, ale wybaczcie mi, naprawdę już dawno mnie tu nie było. Odzwyczaiłem się trochę tłumaczenia. O, tu jesteście wy dwoje.
Nie wyglądacie zbyt radośnie, pani Elizabeth. No, trudno zachować pogodę ducha, gdy wokół dzieje się tyle rzeczy. To takie niefortunne. Trzeba się zastanowić, kto zrobiłby coś takiego. No, to nie może... To nie, na pewno nie będzie łatwe, to jest pewne. O, teraz kozy Elizabeth również źle się czują. O, Harianne. Jestem w takiej sytuacji zagubiona. A źle się czują? Pani Elizabeth? Od wczoraj mleko widziała ten nieprzyjemny zapach. Ich oczy też wyglądają na błyszczące. Nie wiem, co o tym myśleć. Jedyny, który mógłby pomóc, jest Eugene, ale wygląda na to, że nie chciałabyś mu teraz sprawiać kłopotu. No, wszystko będzie dobrze, kochanie. Rozmawiamy z ojcem Hansem. Hansem. W porządku? W porządku, ale idziemy dalej do stajni. Tu jest quest, okej. O, wy dwie, na pewno o tym słyszałyście. O, tak. Chociaż spróbujemy dowiedzieć się, co się stało. Jestem zrujnowany. To się stało. Tak jak powiedziałem wcześniej, Eugene, zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby pomóc. Zbierzemy chłopaków i wyślemy ich na patrolowanie obrzeża. Czy mamy całkowitą pewność, że zostały skradzione? A dokładnie o tym, Elise. Tylko nie były... Jezu, przecież mieliśmy kurwa tłumaczenie Hagriden. Zaszczute, mówię wam. No tylko nie znowu te bzdury. Mówię ci, chłopcze, że w Kieferbergu jest wiedźma. Nawet jeżeli były zaszczute... I jak myślisz, kto mógłby to być? Dobra, weźmy, zapytajmy się, kto tak naprawdę mógłby to być. Skoro jesteś taki pewny siebie, stary Joanie, dlaczego nikt nie przyjdzie i tego nie powie? Jeśli tego nie potwierdzi. Nie prowokuj starszego pana, Elise. Skoro już wcześniej o tym wspomniałaś, dziewczyno, co robisz wczoraj wieczorem? Morrowberry. Nie wiem, co znaczy Morrowberry. Teraz zobaczymy. Morrowberry. Była to jakaś nazwa własna. Morrowberry. Co to znaczy? Co więcej? Ja nawet nie wiedziałem o tym, że to znaczy co więcej. Ciekawe. Co twoja mała kuzynka robiła tam wczoraj wieczorem? Proszę, żebyś nie wystawiał na próbę cierpliwości ludzi, stary Joanie. Suspicion up, oh fuck. Albo kogokolwiek innego, jeśli o to chodzi. Wiedźma albo nie wiedźma. Czy czarownica, czy nie czarownica, o tak. Ludziska. Ktoś musiał to zrobić, nie ma na to innych sposobów. Bez troty? To znaczy trot. Bez trot czy rymowania? Kiedy to przybyłem dziś rano, jedne co tam było, to świnia Bernharda w siodle. Nie wciągaj mnie w to, koleżko. Mówiłem już, że nie mam z tym nic wspólnego. Kogo więc... powinienem... Czy kogo więc powinienem winić, wiedźmę? Tak powiem, spokój, ludzie. Wkurzył się.
Nie można winić za to biednego faceta, nie? Pyn, Guido i ja rozejrzymy się po obrzeżach. Pójdę z tobą, Gustawie. Powinniśmy zapytać Eugina, czy on też chciałby do nas dołączyć. Czy możemy w jakiś sposób pomóc, panie Gustawie? Zachowaj spokój, Elis, i spędzaj dzień tak jak zwykle. Zostawcie to nam, ludziska, a my dojdziemy do sedna, kto to zrobił. Ludzie na pewno są dziś na krawędzi wytrzymania. Powinnam uważać na to, co mówię w mieście. O mieście. Jakieś ciężkie się te teksty, naprawdę. Nie wiem, nie idzie mi to. No już naprawdę nie mogę chyba dłużej czekać z tym. Dobra. Co tam się dzieje? Nie mamy żarełka. Zjedzmy sobie. Lebucien. On daje 3. Dobra. Od razu nam się polepszyło. Jakie mamy dzisiaj rzeczy? Porozmawiam o Rosmarin na... Używaniu? What? No dobra. Zagraź dzieciakami. I pomóż Elmie z jabłkami. Wiecie co, musimy niestety, ale Elmie pomóc z jabłkami. Jak tak dalej pójdzie, to nie będziemy mieli nawet za to sobie kupić różnych potek i tym podobnych. Niestety, ale dzisiaj Rosmarin musi sobie poczekać. Co to było? Coś mi tu wyskoczyło. Ale nie wiem co. Gnoju. To ty. Udawałeś, że mnie nie widzisz, kiedy tu byłaś. Na litość boską. Maggie, nie mam na to czasu. Daj mi sok winogronowy, Elise. Nie jadłem dzisiaj śniadania, więc... To wszystko mówię ci, że... Znaczy, powiem twojej cioci, że znów błagasz o jedzenie. O, ale ja nie błagam, Elis. Widziałam, że masz teraz kozę. Dlaczego nie wolno mieć kozy? Cholera, Elis, jesteś biedna. Jak mogłabyś dostać w swoje ręce kozę? Czego ty? Widzę, że mamy nieporozumienie, Elis. Teraz daj mi sok winogronowy, albo ktoś to może podsłuchać. Padaj na bambus, nic nie dostaniesz. Porozmawiam z twoją ciocią Lessie. Będzie wiedziała, co zrobić z takimi jak ty. Myślisz, że możesz mi zagrozić? To nie jest groźba, Mindy. Teraz cię o tym poinformuję. Wynocha. To znaczy, jeśli ponownie rozważysz, Elis, przynieś mi jutro lebucien. I wybaczę ci, nikomu nie powiem o tym. Idź stąd. Cały czas suspicion mi rośnie. Być może będzie lepiej, jeśli zacznę dawać jej to, czego chcę. W przeciwnym razie może się to źle dla mnie skończyć. Nic nie dostaniesz, gnoju. Irytująca. Będzie nas tu szantażować, menda jedna. Nie ma takiej opcji. Dobra, gdzie to jest? Tutaj po lewej stronie. Idziemy, pozbierajmy trochę kasiorki, bo się na pewno może przydać. Dobra, jabłuszka. Potrzebuję pieniędzy. I zaczynałem się martwić, Elis. O czym się pani martwi, pani Elmo? Ren jest teraz dostępna, więc musisz mi z tym pomóc. Przynieś mi jabłka z sadu, Elis. Czy przyniesiesz mi jabłka z sadu, Elis? Jasne. Nie jestem jednak pewna, czy Freya poradziłaby sobie lepiej niż ja.
Och, nigdy wcześniej nie widziałaś jej przy pracy. No, jest fascynująca. Jest fascynująca, tego jestem pewna. Czy chcesz pomóc Rosmarin? Będzie ci to kosztować 2 ekstra chlebki. Nie, nie chcę. No dobra, zbierzmy te jabłka. Już to chyba robiliśmy nad kiedyś, nie? Chyba tak. It's raining apples. Lecimy z tym koksem. Zbieramy jak najwięcej. Damy radę. Muszę sobie przypomnieć, jak to tam się robiło. Czarnych chyba się nie zbiera. Znaczy fioletowych, nie czarnych. No nie, nie zbiera się, fuck. Ale musiałem sobie przypomnieć o tym. Easy. Takie rzeczy to ja robię w LOLu, bez problemu. Czas reakcji to jest po prostu mistrzowski. Nie, 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 dobra. Przewaliłem. No. Fuck, trochę spadło. Ale będzie runda druga chyba, tak? Tak, będzie druga runda. Damy radę. Już teraz wiem, że fioletowych nie wolno. Hop. Patrzcie, no mistrz. Mistrz w swoim fachu. Też nienawidzę padów, powiem szczerze. Ale potem się znacznie lepiej tutaj rozgrywa to. Blisko było. Powinna być eska. Eska, dobra. Jest dobrze. Ile dostaniemy kasy? Nie chcemy. No, you win. Tak miało być. No, jesteś raczej w tym dobra, prawda? Kto wie, może Freya będzie lepsza? A, to był komplement, Elis. Proszę, za twoją ciężką pracę. Wow! Komplement powiedziała. Ej, to zaraz polecimy do sklepu. Zaraz polecimy do sklepu. I faktycznie może tych rzeczy powinniśmy więcej trochę sobie zbierać. Romantic date available. Kim? Spotkaj się z Freją w jej domu. No dobra, to muszę zrobić. Będą te słynne segzy, tak? I to jakie? Dobra, zapiszmy grę. To się może przydać. Jakbym coś spartolił, to lepiej mieć ten sejwik zrobiony. Lepiej mieć ten sejwik zrobiony. I najpierw sobie polecimy oczywiście do sklepu. O, to jest chyba jej ciotka. O, precz z tym, Mandy. O, przysięgam, że tego nie zjadłam, ciociuniu. O, pomóż mi, Elis. Powiedz Molly, żeby oddała mi ser, który zabrała. Ser? Pani Lorley? Ale ja nic nie zabrałam, ciociuniu. To jest zepsute, Macy. Na miłość boską, nie mogę pozwolić ci tego zjeść. Ach, ale... ja bym tylko zjadł tylko troszkę. Więc jednak to wzięłaś. Oddaj to natychmiast. A, pozwoli to zjeść, pani niech pani pozwoli je to zjeść, pani Lorley. Nauczy się jakiejś lekcji. O, nie ma nawet takiej opcji, Elis. Ona już cały dzień... Co? Ona już cały dzień... already mocks about all day assist. Ona i tak już cały czas jest zasrana, cały dzień. Tym bardziej nie mogę pozwolić jej, żeby była znów chora. Nie zawracaj sobie głowy, ciuniu. Co byś wtedy powiedziała?
Upewniam się, że możemy... że mogę zjeść ten cały ser. Och, na litość boską. Po prostu zachłanna dziewczynka. Rozmarin, co ty robisz? O, Elis, chciałem ci powiedzieć... Ach, co znowu? Wszystko w porządku, Elis? O, weź skończ z tym, Rozmarin, co się stało? Widziałam skaczącego ptaszka, to wszystko. Na litość boską. Dzisiaj... Czy... Dzisiaj wszyscy są tak jakby na krawędzi, Elis. Wiem, Rozmarin, przykro mi. Nie, w porządku. Upewnij się, że wieczorem przyniosę nam więcej grzybów na kolację. To szkoda, że nie jemy tych grzybów, w sensie nie robimy się bardziej na jedzenie. Dobra, kupmy sobie więcej tych rzeczorków. Dobra, kupuję. I chciałbym sobie kupić być może... Zresztą ten grape juice daje 10, trochę nieopłacalne kupowania tych lepszych rzeczy. Tak szczerze powiedziawszy. Miało mi coś to naprawdę dać. Ale to nic nie daje, tylko 50. Tutaj dychę, zadychę. Więc mogę sobie kupić 5, 4. Dobra, to wszystko? Wszystko. Od razu lepiej. Wrzućmy sobie ten grape juice, zjedzmy sobie to. O, my naprawdę sporo tego sanity potrzebujemy. Mogłem tą 50 bez problemu wziąć. Mogłem bez problemu tą 50 wziąć. No dobra, no tyle wystarczy chyba. Musimy iść i trochę jeszcze porobić rzeczy, ale no nie, no dzisiaj jednak już idziemy do Frey. Idziemy z nią poboraszkować w domu, bo chyba jej rodziców nie ma w domu dzisiaj. Z tym bardziej. Tym bardziej. Freya, idziemy do ciebie. O, tutaj jest. Spędź z nią trochę czasu. Albo lepsze rzeczy do roboty. No, spędźmy. Open up, please. O, Elis, tutaj jesteś. O, włóczysz się po domu. Już nie, Freya? Nic takiego. Prawdę mówiąc, byłam raczej zajęta. Mówiłeś, że będziesz w domu całe popołudnie. A miałam zamiar zyskać przewagę w przygotowaniach do festiwalu, ale... Nie mogłam znieść widoku całego Kieferbergu w takim stanie. A bardziej niż nerwowym, Freya. Mieszczanie są wściekli. Elis! Cały ten nonsens o czarownicach tylko pogarsza sprawę. Dlatego też powinniśmy sami przynieść trochę radości, Elis. A, radości mówisz? Dla tych dupków? Dobra, no bądźmy tym razem mili. A, wiesz, że lepiej nie marnować radości na tych ludzi, Freya. Nie mów tak, Elizo. Pójdź. Całe popołudnie piekłam ciasta dla wszystkich. To tak wiele. A może mnie trochę poniosło. Troszeczkę, powiadasz? A to był dobry pretekst, żeby wypróbować przepis mojej mamy. Twojej mamy przepis? Ach, tak. Prowadziła mnóstwo dzienników. Do szycia, do pieczenia. Do robienia maści, o czym tylko pomyślisz? A, stąd wiesz, jak to wszystko robić. Mimo wszystko byłam za młoda, żeby uczyć się od niej. Freya. Ach, zanim zapomnę. Czy to był placek winogronowy? Hmm? O, twój ulubiony guptasie. To był placek winogronowy, czyż nie? Tak, chyba tak. Koniecznie podziel się nim z Rozmarin, dobrze? O, upiekłaś mi ciasto, Freya.
Freya, Freya. O, robię to dla załogi Kierbergu. Nie mogłabym o tobie zapomnieć, czyż nie? No, pamiętam, co powiedziałaś o tym, że obsypuję cię prezentami, ale... O, jesteś naprawdę... Próbuję ci pokazać, co czuję, Elis. Ou. O Boże, jesteś czerwona jak burak. Oczywiście, wiesz, że to twoja wina. Nawet nie powiedziałem nic aż tak złego, głupia. Jeszcze słowo ja powiem Molly o tych ciastach. Elis. O, no i tuś boską. Naprawdę wysłuchałam, co mi powiedziałaś w niedzielę, Elis. I wszystko, co od tego czasu powiedziałam i zrobiłam, miałam właśnie to na myśli. Jestem tego świadoma, Freya. Powiedz, że jutro o zmierzchu... Jeszcze raz, czekajcie. A, przepraszam. Powiedz, czy pożyczyłabyś... Kurwa, nie rozumiem tego. Muszę sobie to przetłumaczyć. Mr. Wilma. A hand... by the inn tomorrow at dusk. A, dobra. Rozumiem. Powiedz, że jutro o zmroku pomogę pani Wilmie w gospodzie. W porządku, będę tam. No, mogę być trochę bardziej autentyczna, Elis. Być bardziej autentyczna, Elis. Mogłabyś być trochę mniej bezczelna, Freya. Ach, ale to świetna zabawa doprowadzać cię do wściekłości, Elis. Dlatego ty... O, Park Peace Acquired. Kolejne. To co mi to daje? Co mi to serduszka daje? To jest dobre pytanie. Wygląda to na to, że wrócili z szukania koniów. Koni, nie koniów, ale... Podkowy rozrzucone wokół, mówisz? Znalazłem je zaraz za terenem w Rębu, ale... Dlaczego na Boga ktoś miałby usuwać podkowy? Nie chciałbym przypisywać wagi staremu Joanowi w tych bzdurach, ale... Obudźcie się, chłopaki. Były zaszczute, zaczarowane, mówię wam. To nie czas na to, stary Joanie. I w tej chwili musimy zachować spokój. Ale dziękuję za poświęcony czas, chłopaki. Teraz pójdę dalej. Znaczy, pójdę już sobie. Mam dość tułaczki. Muszę przyznać, że nigdy nie widziałem go tak przygnębionego. I pomyśleć, że nie znajdziecie nawet śladu. Szukaliśmy wszędzie, pani Marlin. Na wzgórkach, przy jeziorze. Heinrich i Tristan poszli nawet ścieżką Primeldorf. Najpierw powinniśmy spróbować jeszcze raz. Znalazłam je! Znalazłam! Znalazłam konie. Są tam, na zewnątrz. O czym ty mówisz, Maggie? No to prawda. Leżą na ziemi. Czy są ciągle żywe? Zabierz nas do nich, Lassie. Znaczy, Lassie to jest dziewczyna, ale okej. O mój Boże. Co za biedactwo. Dobry Boże, prawie umarł. Co o tym sądzisz, Eugene? Jest wyczerpany.
Sądząc po wyglądzie, powiedziałbym, że tu przebiegł. Nie, to niemożliwe. Dopiero co wróciliśmy. Znaleźlibyśmy go, albo usłyszelibyśmy. Albo... Muszę przyznać, że ponieśliśmy straty, chłopaki. Zostały zaczarowane. Nie ma do tego wątpliwości. Spójrz na niego. Z trudem łapie oddech, patrząc na oczy. Uspokój się, stary Johnie. Myślisz, że możemy się nim zaopiekować? Żeby zadbać, żeby powrócił do zdrowia, Eugene? Zaraz zabieram go z powrotem do stajni. Pomogę ci, Eugene. Wy, głupcy, nie powinniście dotykać nawet tego konia. Bóg jeden wie, co wiedźma z tym zrobiła. No chodźcie, chłopaki. Przynieście mu trochę wody. Przypuszczam, że musiał się uwolnić z miejsca, gdzie był przetrzymywany. Zerwał wodze i pobiegł z powrotem do Kiperbergu. Tylko to mi przychodzi do głowy. Nonsens Bernhard. Oho. Powiem to tutaj, teraz, ludzie. Lepiej będzie, jeśli okażesz trochę powściągliwości, stary Joanie, bo tak nie jest. Stary Stefan nas o tym ostrzegał. O nie, tylko nie te bzdury starego Stefana, stary głupcze. Musimy zachować spokój, ludzie. Ludzie, którzy kłócą się o to, że tak nie będzie. Nie pamiętasz jego słów, Hans? Gustaw? Mówił o nieszczęściu, jakie spotka przez nas... Mówił o nieszczęściu, jakie rzuci na nas wiedźma. O naszych pieniądzach, środkach do życia, ludzi przepływających między palcami. Stary Stefan był udręczonym mężczyzną na łożu śmierci, stary Joanie. Nadejdzie jeszcze gorsze, ludzie. Zapamiętajcie moje słowa. Co mamy zrobić z tym, ojcze? Poczekajcie, aż się zmęczy. To wszystko, co możemy zrobić. Chodźcie, ludzie. Wracamy do miasta. Tutaj zaczyna się wymykać spod kontroli, czyż nie? Chyba tak. Little goody shoes, two shoes. Wstawka? Nope. Dobra, spotkaj się z Freją znów? Ja dobrze widzę? To później jest, okej. Okay. To jest później. Możemy pójść jeszcze trochę nazbierać jabłek. Pieniążki się przydadzą, jak najbardziej. Gdzie to było? To było gdzieś tu, prawda? Tak, to było... A nie, tu dzieciaki się bawią. O, Elise! Wszystko, tylko jeden przeklęty mały Jacob. Skąd wiedziałaś? Czy tam nie było przeklęte mały Jacob, tylko nie jego przeklęte gryją, tak? To wszystko, co kiedykolwiek chciałeś zrobić. Miałem nadzieję odwrócić uwagę Grun. Dobra, spróbujmy. Zagram to z wami dwoma.
Hurra, hurra! Nie chcę Rosmarin Help. O matko, nie chcę coś tam tego szczura. Teraz zobaczymy. Kiss the Rat. Blue Pass, Yellow Pass. Gdzie jest A, gdzie jest B? Dobra, już wiem. Blue. Dobra, rozumiem o co chodzi. Ciekawe. Dobre. Runda druga. Fuck. No. Niedobrze. No, to jest. No. Coś się tej grze popierdoliło chyba, zeczka. No to wyszło słabe. B. Jest. Powtórzyłbym to z chęcią. I ja to powtórzę. Tak. Pierwszy raz powtórzę grę. Jestem pewny, że mogę to zrobić lepiej. Kurwa! Trzeba dobrze wytimingować. Jak się dobrze wytiminguje, to... Ach, chuj mam w dupę, no. No, kliknąłem! Chcę jeszcze raz powtórzę. Wywalę całą kasę, to zrobię na eskę. Zrobię to na eskę. No kurwa, no czemu tak szybko? Ta kamera jest zjebana. Jak nie za późno, to za szybko. Nadal B! No żartujecie sobie ze mnie teraz. Tak, chcę powtórzyć. Ja to zrobię na eskę, powiedziałem. Teraz zrobię już dobrze. Zobaczcie, obserwujcie. Skupienie jak na grzybach. Easy. 211 S.
Powiedziałem, że to zrobię na eskę? Powiedziałem. Powiedziałem dychę. Nie, nie chcę już. No, you win. No, myślałem, że nie chcesz grać w pocałuj szczura, Elise. No, wygrałem na przekór tej głupiej grze. W tym tempie zabraknie mi nagród dla ciebie. O! To przestań mnie prosić, żebym w to zagrała. Dobra, opłacało się. Opłacało się. Mamy wieczór. Elise! O, czego chce teraz ta stara baba? A, jak... Czy, gdzie masz zamiar teraz iść, Elise? W sensie, jak myślisz? A? Muszę z tobą zamienić słówko. O co chodzi, pani Berto? No, twoja kuzynka. O nią właśnie chodzi, Elise. Ta dziewczyna błąka się po mieście, wiesz? Pomaga mi w obowiązkach, pani Berto. O nie, nie sądzę, Elise. Twoja kuzynka opowiadała ludziom, że... w Kieferbergu nie ma złodziei. To ich nie ma, pani Berto. Mamy starego Joela. No moim zdaniem nie ma, pani Berto. Wolałabyś, żeby moja kuzynka powiedziała, że jesteśmy złodziejami? To raczej daleko od tego, Elise. Ale zabrzmi to, jakby wierzyła, że zostaliśmy zastraszeni, czy zaczarowani. Nic takiego nie powinnaś się domyślać. No dobrze, ale co ty o tym sądzisz? Polecę również leki ziołowe pani Brunhildzie. Ponieważ martwi się o panią Bertę. Rozumiem, że nie powinno tego robić. Dam jej znać. Pod warunkiem, że to zrozumiesz, Elise. I jeszcze jedno, dziewczyno. Moja kuzynka powiedziała pani Elizabeth, że może dla niej podglądać kozy, w sensie popilnować kozy. Dobra, chciała po prostu pomóc. Ma zazwyczaj... Boże, doświadczenie w... z kozami, o tak. Ale dobra, nie mówmy o tej kozie. Po prostu chciała pomóc. Co jest takiego złego w tym, że moja kuzynka, wykorzystując swoje informacje... Znaczy, co jest takiego złego, że moja kuzynka po prostu chciała pomóc w mieście, pani Berto? Po prostu dlatego, że jej nie znamy, Elise. Z tego, co wiemy, ona sama może być czarownicą. Jezu, na litość boską. Dobranoc, pani Berto. Jest to niebezpieczne. Shit. Powinnam się upewnić, że zabiorę do pracy Rosmarin razem ze mną. Albo będę musiała sobie radzić z tym codziennie. Czyli musimy po prostu Rosmarin teraz brać do roboty. Miej oko na Rosmarin. Dobra, chodzi o to, że nie możemy zbytnio jej zostawiać na długo, bo zwiększy nam suspicion. Suspicious. Zabieraj ją do zadań, żeby jak najlepiej utrzymywać ją razem z ludźmi. Dobra, moi drodzy, to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach. Ja zanim filmu grał dla Shiro. A myślę, że się widzimy w następnych odcinkach z Little Goody 2. Trzymajcie się raz jeszcze. No i co? Hej, hej!